Ten niezwykły dzisiejszy koncert dedykujemy naszym żydowskim braciom i siostrom, którzy w tym miejscu na Kazimierzu żyli przez wieki. Ogarniamy ich dzisiaj wszystkich płomieniem naszej pamięci i płomieniem naszej miłości. Niech więc ten koncert będzie dedykowany tym, którzy byli, są i zawsze tutaj będą. Hello Kwaku, hello everyone, I'm Kutiman, I miss you guys very much and the festival, I hope everybody is okay. In the last few months I've been working on a couple of new projects. One of them is a project I started in 2014. I went on a trip to Tanzania in Africa and had the pleasure of filming and recording different musicians and tribes singing their music, and then I took all the material back here to the studio and played additional instruments on top of the vocals and created kind of a spiritual jazz mixed with the African vocals album, and it's called Wachaga. The album is called Wachaga, and it's coming out very soon. And I would love to show you one video from this album that is called Masai, and I hope you like it. Another new project is a project I have with Uri Kinrot and Elran Dekel. You probably know these guys. They've been guests of the festival for more than one time. One of my latest adventures was in Calcutta in India. I was there to learn play tabla, or just to start learning how to play tabla. It's an Indian drum, and then we formed a band that started as me playing tabla, Uri plays saz, and Elran plays keyboards and singing, and it evolved from there to new things, and that's a project I'm very excited about. And in general, going a little bit into the electronic genres and experimenting with the new sequencers, like old sequencers but new for me, sequencers and drum machines and things that I didn't do before, and it's very interesting for me, and to go on new journeys. And in the visual aspect of everything, I'm trying to learn a new 3D software called Blender, and it's amazing. For the past two months, I didn't I barely slept, and it's really fascinating. And I hope to somehow put the visual with the music together and come up with fresh and new things in the new future. So again, thank you for inviting me to this virtual festival, and I hope to see you in Krakow very soon. Bye bye.
Drodzy Państwo, moi drodzy, za chwilę połączymy się z jednym z najciekawszych izraelskich artystów, którego korzenie tkwią głęboko w tradycji muzycznej Żydów z Etiopii i który pojawił się u nas na festiwalu bodajże 3 lata temu, porywając publiczność na ulicy Szerokiej. Mówię oczywiście i pewnie część z Was już zgadła, że tym artystą jest Gili Yalom. Zapraszam serdecznie. So Gili, how nice to see you, man. And let's start with L'chaim. You know, cheers. L'chaim, I don't have it left here, but you don't have it. Just, you know, L'chaim. When I saw you on the stage, I thought myself, this is the real fire. This is someone who is keeping the fire. He is a keeper of the flame and the fire of tradition, and at the same time of a very contemporary expression of the neshama. So it's not an accident that the upcoming festival is dedicated to the fire, to the light, to the flame. And I'm gonna tell you, Gili, that I am so honored that we would be able to host you again in Krakow, because you are the keeper of the Ethiopian treasure, and you are the man who is developing all the time the contemporary Israeli music. So my question is, how, in your opinion, what is, in your opinion, most significant in the music in Israel? Is that the melting pot, or rather the beautiful mosaic, and you put this your own, you know, part of your legacy, of your heritage, to this beautiful mosaic, and you enrich the picture of Israeli music? So what is the most significant for you? It's really hard to tell, because it's music. And when I come to think about music, it's just the way you feel. Uh-huh. Like, when you're doing music, you have a lot of thinking, like, how should it be? Like, how should I make my music? I have this, like, Ethiopian motif. It came from Ethiopia. I learned the Ethiopian scales. And there's the other side, the Western music. So, you know, a lot of people say, okay, you need to characterize your music and say what you are doing. Uh-huh. Or either you're making Ethiopian music, either you're making music in English, but you need to decide. And I don't see it this way. I'm just feeling it. You know, sometimes I get up in the morning, I'm writing a song in Hebrew. Sometimes it can be in English, sometimes in Amharic. And I think this is new times. It's not like back in the 60s or 70s when, you know, you could really distinguish and say, this is rock and roll, and this is, I don't know what, you know. And right now, it's like, it's kind of my DNA. Like, you know, it's like, I got some reggae stuff in it, I got some blues, some jazz, some even some hip-hop, and some Ethiopian, and Afrobeat, and, you know. And so I don't know exactly what, it's just what I feel, the way I feel at the same time. It's like, period, music is like, when you write music, it's, shows where you were at that time, how did you feel at that time, at the same time. But if you will write a year later song, it will sound different a little, because you are changing, you know, because people are changing. And so music-wise, we're changing as well. We learn more, and we can use it to change a little bit of ourselves. So this is what I do. So maybe in 2 years, it will be a different music from whatever you heard back then in Krakow. So actually, you know? It will be interesting as well. Like, so you are still following the life which is all the time change itself. So yes. What are we going to play, and what are we going to sing for us today? I'm going to start with a kind of a slow blues tempo with the kind of an Ethiopian rhythmic vibe. Maybe I will play some line of the Masenko, the Ethiopian instrument. Which it's beautiful. We'll play the line Tezita, which means memory. I'm going to sing about memories. Uh-huh. So it's kind of one of the lines in Ethiopia. I'm going to sing a little bit something upper. I'm going to do some, kind of a fusion between reggae and R&B. And once you start to move, I will just keep the tempo up. I'm going to do some James Brown stuff, you know, something like really, really funky. And once you're gonna dance funky, like when you thought like
when you thought like you gotta, you know, hit the ceiling, then I'm gonna go down again and let you a little bit get calm again, you know, just relax again, and I'm gonna bring you something very mellow that will bring you the sunshine. Uh-huh. Gilly, wherever we go with you, and we will be with you. We are following your art, we are following your music, and we are following your neshume. So listen, thank you so much, Gilly. Drodzy moi, więc za chwilę wystąpi przed wami jeden z najwybitniejszych artystów w Izraeli, Gilly Yalo, który oryginalnie pochodzi z Etiopii, przynosi całe bogactwo kultury muzycznej Etiopii, zmieniając je powoli w rytm tego, jak zmienia się życie w Izraelu. I za chwilę ten płonący Burning Man wystąpi na scenie, żeby razem z wami podążyć w absolutną nieznaną, jaką jest przestrzeń muzyki. We can't let them play with our lives. Every moment has an opportunity. They made us doubt our essence. In this moment, there's no security. Don't give them the key to our minds. That's what defines our humanity. Yeah. There is a word that people used to say, I don't hear it anymore, unity. The handcuffs you to the screen of the fools. You don't have the right to think or make a move. Now it's the time to run away. Listen to what I say. Hailoga, hailoga, yeho, hailoga, hailoga, oh, hailoga, yeh, jagnaleje. Hailoga, hailoga, oh, hailoga, tebalona, hailoga, hailoga, oh, hailoga, hailoga, yeho, hailoga, hailoga, oh. They banish the music that we play. They're vandalizing our culture day by day. Making our leaders look like fools, ignoring our history in the schools. Don't give them the key to our minds. That's what defines our humanity, yeah. There is a word that people used to say, I don't hear it anymore, unity. A lasting fire burning in our souls. They feel this power so they keep us small. Brothers and sisters, can't you see? Only unity can set us free. Hailoga, hailoga, yeho, hailoga, hailoga, oh, hailoga, yeh, jagnaleje. Hailoga, hailoga, oh, hailoga, tebalona. Hailoga, hailoga, oh, hailoga, hailoga, yeho, hailoga, hailoga, oh. Hailoga, hailoga, yeho, hailoga, hailoga, oh, hailoga, yeh, jagnaleje. Hailoga, hailoga, oh, hailoga.
Hailoga yeho, Hailoga, Hailoga, oh Hailoga, ye acknowledge, Hailoga, Hailoga, oh Hailoga, Hailoga yeho, Hailoga. Moi drodzy, jak to zwykle u nas na festiwalu, gościmy cały żydowski świat, a zatem Etiopczyków, Jemeńczyków, Marokańczyków, Aszkenazyjczyków, Polaków, Besarabia. Za chwilę będę rozmawiał z jednym z kolejnych naszych gości, to doskonale wam znany Shai Zabari, który porywa za każdym razem publiczność, ilekroć przyjeżdża do nas do Krakowa. I oto, moi drodzy, zapraszam was. Shai Zabari. Shai, my dear. Makara, how are you? I'm good. You know what just came to my mind? I remember the first moment when I saw you. You sang in the Beit Avichai. And when I saw you, when I heard you, I thought myself, my goodness, this is promised land, land of honey and milk, because only in Israel I can meet such excellent musicians like you and such a good people, good men like you. So I want to thank you for this a turning moment on my life when I saw you first time and I thought to myself, next time we'll meet in Krakow. So Krakow became some kind of your second home. Don't forget about it. I think I'm the greatest ambassador of Krakow in Israel. It's really unbelievable. It's not something so common around the world to find such great listeners to your art, to your music. I think something in the hearts of these people who listen to us in every concert in Poland was unbelievable. Something in their heart was so open to welcome our music, to hug our culture, and it gives you such a great feedback and it makes you want to fly. So tell me, if we meet again in Krakow, Mizrach Hashem. When we meet again? Oh, soon! since the borders will be open. Did you hear about this coronavirus? I don't care about a coronavirus. What we should fight and struggle with is a virus of hatred. So what you are bringing here is a love, and you are bringing the mutual understanding and mutual respect. And this is the most important thing. This is a message of your music, of your art. Tell us, please, if you come to Poland, if you come to Krakow, what would you like to sing for us? I have a new song. I wrote it 2 years ago. His name is Al Tiruni, and Don't See Me As I'm Black. It's part of the Song of Songs by King Solomon. Of course. Al Tiruni Shani Shechacho, don't see me as a black person. It's just that, you know, sometimes it's about the people in the sideways, you know? It's about the people which we think they are lame, they are not the best, they are not the excellent, and sometimes they surprise us. Sometimes they bring the new ideas. Sometimes the people, the avant-garde, sometimes it turns out that these people are the avant-garde people, you know? That they change the picture. And this song is about this, about celebrating your difference, celebrating the fact that you are not common. And I think in each and every one of us, there's a point like this. We're special, each and every one of us. My brother, I want to thank you from the bottom of my heart. And now the stage is yours. You are staying in front of the 20,000 people and you'll sing for them. And they are waiting for you. They are waiting for you. So yalla kadima, let's do it. Let's change this world. I have the picture in my mind. Let's do that. Okay. To był, drodzy moi, Shai Zabari w rozmowie ze mną, a teraz czas najwyższy, abyśmy wreszcie posłuchali, jak śpiewa i gra Shai Zabari z zespołem. אחיין של סבתא שלי. כולם בשקט? שי, טק, חמש. אל תראו לי, 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 אל תראו לי שאני שבחורך.
אל תראו, אל תראו לי שאני שחר חורת ששזפה, ששזפת לי, ששזפת לי השמש ביני מי, ביני מי, ביני מי ניחרו בי ביני מי, ביני מי, ביני מי ניחרו בי אל תראו לי, 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 אל תראו לי שאני שחר Drodzy Państwo, a teraz czas na kolejny z naszych wspaniałych zespołów, izraelskich zespołów. Tym razem będzie to bardzo stonowany, bardzo liryczny i bardzo piękny występ, który pomiędzy różnego rodzaju szalonymi występami wprowadzi nam nutę ukojenia i refleksji. To nikt inny jak znakomita Lola Marsh. I'm sitting on the stage exactly where you performed 5 years ago. And I just want to tell that, but we miss you very much. We miss you. And I tell you, when we started to think whom we would love to invite on so-called virtual state in Soroka Street, we asked many, many people. We ask our volunteers, you know, we send a lot of emails. And lot, unbelievably, a lot of people ask, please bring us Lola Marsh again. We really remember this show, one of the best shows we had. You know, I can't really explain what was, I mean, the hospitality was so warm and welcoming. And yes, there was something very like... I think that the reactions from the people and from the crowd were... Unbelievable, really. And I think the room itself had this like sacred
feel about it? Exactly. Exactly. You know that Kazimierz hasn't been destroyed during the Second World War. So this is still the same Kazimierz which was found on the 1335. And we still have a beautiful seven synagogues, mostly built in the Renaissance in a Baroque period. So the spirit of these people who lived over here through the centuries is still on the spot. You can feel it. So when you will come, when you will come with your spirit, so it resembles, it comes together, and it's like a flame. It's like a flame. So my beautiful Haverim, let us know, what do you like to play and sing for us for this amazing virtual but at the same time real concert? What it will be? We decided to play a song from our new album. The name of the song is Strangers on the Subway. And I don't know, this song is just, you know, it's a simple song, but I really love it. And I think we wrote it in such a short time, like in like 1 hour or 2 hours, we had the song. And it was like, just, you know, it just felt right. We just knew what to do. Well, that's exactly what used to happen with Mozart. He took only 1 or 2 hours, and you know. Thank you. Look, I want to thank you from the bottom of my heart. Stay well, please. Be well and healthy, of course. And hopefully we'll see each other really very, very soon. A teraz, moi drodzy, zapowiadany koncert fantastyczny Lola Marsz. Bye. Sure, just want to do that. Felt like I'm about to cry. I couldn't reach you from the window. For my eyes were painted blind. For my eyes were painted blind. There was a time. Strangers on the subway, and other times we were enemies at heart. You are my lover, now my friend. You are my brother till the end. The lake was frozen, I remember. You told me you're about to drown. You are my brother.
the end, to the end. Drodzy moi, a w tej chwili mam ogromną przyjemność porozmawiać z czterema wielkimi muzykami izraelskimi, którzy niejednokrotnie gościli w Krakowie. To są znakomici muzycy, którzy tworzą różnego rodzaju projekty. Przyjechali do Krakowa po raz pierwszy, przynajmniej dwóch z nich, jako członkowie zespołu Oi Division. It was in a, probably in the 18th or even 17th century ago. Więc mam wielką przyjemność powitać braci Talmudi, czyli Eyala Talmudi and Asafa Talmudi, znakomitego perkusistę Roya Chana i oczywiście Sefi Zislinga, człowieka trąbki. So guys, I just introduce you. We are in a moment before the so-called virtual concert. So I want to start with a great sentence which just came to my Polische Goische Kopf. Wherever you are is a great music. Wherever you are in the earth, in the moon, in Jerusalem, in Tel Aviv, and finally in Krakow, we can witness something unbelievably, amazingly important, like a real Israeli, I don't know what does it mean, Israeli, honestly speaking, but Israeli music. So my question is, Mazi Israeli music? Mazi Israeli music? It's a klezmer music, it's a jazz music, it's a pop music, it's a Balkan beatbox, it's a malox, it's a Mazi. Like 100 years ago, people had the very weird idea of putting all the Jews in the world in the same place. Uh-huh. It was, in many ways, a mistake. It leads to evident tragedies, but also great music, to an interesting clash of culture. Mix. And when there's clash of cultures, probably not the best place to live, but it's definitely interesting in terms of music. It goes, unfortunately, together. A hard place to live in makes people use their imagination more and make interesting art. So you have the choice. It's either a boring place with boring music or a terrible place with interesting music, and we didn't get to choose. Wherever we are today, we are facing the same shit called the hatred. And a lot of people hate each other. And I don't know what's going on, but I found on your website something very important. You said, freedom of speech is a freedom of music. And actually, freedom of music is a freedom of speech. You know, the life is totally unpredictable. We thought that we'll meet with almost all of you this year. Okay, we'll wait. We're still young and still believe that we once again can change this world. So let's do it. Guys, what are you working on right now? Because I was told just 10 minutes ago that you just finished record something. What is it? We made with Steffi a piece from our last album that is called Shit to Go. You know why it's called Shit to Go? Because it was recorded in Alchemia, in Krakow, and the alchemic process was turning shit into gold for a moment. We did three notes. All right, guys, thank you so much. Toda raba, it was great to see you, and hopefully we'll see each other very, very soon. We start in the Machne Yehuda, and we finish in one of the, you know, nightclub in Jerusalem. All right. Take care. Thank you so much, bye. Więc moi drodzy, to było moje spotkanie z naszymi wielkimi, starymi, znakomitymi przyjaciółmi, muzykami z Izraela, czyli Eyal Talmudi, Asaf Talmudi, Ray Chan i oczywiście Sefi Zisling. I teraz przedsmak tego, co pojawi się w najbliższych też latach, ale co w tej chwili powinno was zachwycić. Zapraszam. Okay.
So, drodzy moi, a nasi kolejni goście znani wam doskonale, to jak zawsze, najczęściej, przybywający oczywiście wprost z Izraela, wprost z Jerozolimy, czasami oczywiście krążąc przez cały świat, Neta Elkayan i oczywiście jej cudowny mąż Amit Hai Cohen. Oboje byli w Krakowie wiele razy, jak wiele razy, szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, bo mam wrażenie, że zawsze tutaj byli, czy raczej od zawsze. Więc pozwólcie, że teraz porozmawiam z nimi, potem oni zagrają dla nas, no i będziemy prawie w siódmym jerozolimskim niebie. So I'm so honored, and because I'm talking right now to the couple, wonderful, beautiful couple, and especially Neta, who is the queen and the diva of Moroccan and Israeli music and songs and everything. So thank you that you agreed to be with us, and thank you to Dahaba that you agreed to perform in this virtual space. But let's use the imagination, and in a moment you will perform on the Soroka Street, on this huge stage, in front of the 15,000 people who, honestly speaking, love you and miss you. So thank you. Thank you so much, Janos. We share the same feelings, actually. We feel partners to your guys' vision, because for us, you are partners to the idea that Jewish life and culture must be celebrated all the time, and especially when we speak about the Poland and Krakow. For us, it's a special place that had also lots of life and culture before the traumatic point that we always, you know, reserve here, and we talk about it here. And Amit and I feel very, very, very special, and we feel very, very excited to be part of your idea. It is actually our idea. Celebrate life. You know, Neta, exactly. This is our common idea. Of course, it was born many years ago, before you were born, because I've been organizing these festivals from 32 years. So a lot of things have been changed in the meantime. But finally, you know, we see the young people like you, the people who can play and sing, also for whom? Mostly for very young people who are free of any kind, you know, of this prejudice. And 95 or 97% of the people who are admiring you all the time are non-Jewish guys, non-Jewish people. So this is something. Well, moi drodzy, kochani, ja jeszcze mógłbym tak długo, długo z tymi cudownymi ludźmi rozmawiać, ale no, czas nas goni. I najważniejsze, muzyka, najważniejsze to, czym zechcą nas w tej chwili obdarować. Ich cudowna, wspaniała, przepiękna muzyka. Neta Elkayam i Amit Cohen i ich znakomici muzycy. Zapraszamy serdecznie. يا الحنينة فرقك صعب علينا طالع دابك يما فرتنا فيكم شينا غريبة بلا والي عندي غير ربي وانتينا نبكي ونوم يا حلالي نطلب من ربي لاقينا غريبة بلا ولي عندي غير ربي وانتينا
روحتي وقلبك الحنين وعلى ولادك مهمومة وشكون يما يداويني الى انا نكون مريضة وشكون يما يداويني من غيرك يا الكبيدة حتى حد ما ينفعني Moi kochani, nadszedł teraz wyjątkowy czas, ponieważ za chwilę spotkamy się z jednym z filarów Festiwalu Kultury Żydowskiej, którym jest znany wam wszystkim doskonale David Krakauer, z którym to Davidem Krakauerem mam wielką przyjemność i zaszczyt znać się i przyjaźnić od 28 lat, więc prawie od samego początku festiwalu. Ale David nie będzie sam. David nie będzie z jakimś zespołem, kolejną swoją odsłoną. David będzie z niezwykłą osobą, z fenomenalną pianistką, ale przede wszystkim z osobą, która wniosła nowe życie i nowe światło w codzienność Davida, czyli z Caitlin Tagg, która razem z Davidem występuje w duecie i oboje tworzą fantastyczną muzykę, którą będziecie mogli posłuchać zaraz po naszej rozmowie. Here's in Poland, people still think that the klezmer music is like if I were a rich man. It makes me crazy. So my question is, before we start to talk about your work with Katie, what is the klezmer music today? What really it means for you? For you who is one of the, you know, like an icon of a klezmer and in the same time the avant-garde klezmer music. Is that true, the klezmer music, according to the words of Andy Statman, is finished? Or maybe not. Maybe it's like a renaissance of the klezmer music, which you can witness nowadays. What do you think about it? You are the spirit of this kind of music. You
you create a new face, a new wave. Tell us about it. I played with the Klezmatics for several years and then formed my own band. And, you know, I think that where we are today, so this is a little preamble, you can edit out most of that. Yeah. But, you know, just to say where we are today is I think we've been through some different revivals, different Renaissance periods of this music. But we are at a point today where we can make art with this music. We don't have to be obsessed with a revival or a Renaissance. So, you know, from my involvement with Osvaldo Golikov, the great composer. Oh, yeah, absolutely. Vlad Marhulets, yeah. Working with great composers. The work that Kathleen and I do together, Breath and Hammer, using klezmer tunes and themes to create new material. We're writing a clarinet concerto together for clarinet and symphony orchestra. Klezmer clarinet. For klezmer clarinet and symphony orchestra. So this is very exciting. Yeah. And then with the different bands from Ancestral Groove, Abraham Incorporated bringing in So-Called and Fred Wesley bringing klezmer, funk, and hip-hop together. So actually, you know, David, just came to my mind that a part of the history of the Jewish Culture Festival is also equally the part of the process of developing the klezmer music. So now, before we say goodbye, not goodbye, just see you next time. Tell us, what did you prepare for us? What do you like to play for the Krakow's audience on the Szeroka Street? So we have like 3 or 4 tunes. And so if we speak now, we want to speak to what you would like. I mean, we recorded the one of David's tune, this offering Nigun for the city of Krakow. Yeah, we have a tune of... And we also have a tune of John Zorn's Parzial. The angel of... Yes. So, you know, so we have this angel, we've got the Emil Kreutzer tune. So, but yeah, we can do the offering Nigun. Yeah, I think we'll do the offering Nigun. That'll be good. I think Kasia said that one song. This one we will do. Kathy and I David zagrają dla nas offering Nigun, czyli ten Nigun, który ofiarują nam wszystkim, Nigun skomponowany w 2001 roku przez Dawida, tutaj w Krakowie nagrany i po 19 latach raz jeszcze wraca do Krakowa. Kathy Tag, David Krakauer, offering Nigun. Hi, everybody. I'm David Krakauer. This is Kathleen Tag. This is an offering for the city of Krakow. This is called Offering Nigun. Thank you.
Drodzy moi, mamy kolejnych gości, fantastycznych muzyków wprost z Izraela, ale tym razem ze szczególnej części tego Izraela, czyli z Galilei, która dla większości z was, którzy jesteście chrześcijanami, bardzo wiele znaczy. I nieprzypadkowo, jak sądzę, członkowie zespołu, fantastycznego zespołu The One Sass, mieszkają w Galilei, ponieważ ta, jak to się ładnie mówi, message, czyli ten przekaz, jaki płynie z ich muzyki, jest przekazem pokoju. I gdzieś to wszystko zakorzenione jest bardzo głęboko w tradycji Galilei. A zatem pozwólcie, że teraz porozmawiam z nimi, potem wysłuchamy przecudnej pieśni i myślę, że to będzie wielka, wielka uczta dla nas wszystkich. Look, first of all, I want to thank you so much that you agreed to take a part in our crazy virtual concert, which usually takes place in the real space, as you perfectly know. I just want to ask you how it is possible that in the world we are facing daily, the world full of hatred, prejudice, anti-Semitism, anti, the people like you can still play the music of love, they still play the music of mutual understanding and mutual respect, and you are right. You are still right. You are still right. You will never give up, and you are creating just a better world. How it happened? Music is a higher language. Absolutely. And, we try to connect through the higher thoughts, higher intentions. And I think it's easier through music because it is more powerful. The minute we sit together, it doesn't matter from which part of the country, the world, which religion, we have a very strong connection through the music. You know how I'm listening to you, and I remain myself many, many years ago when I first time heard or was listening to the music of The One Sass. And beside of your high artistic quality, it was something inside what convinced me immediately that we have to invite you. Because honestly speaking, we have the same goal. So when I heard you, I thought to myself, this is a people. There are the people who brought different kind of tradition, and they try to do something with this tradition to make it as a common heritage for everybody. So please, Miri, tell us what The One Sass will play on virtual Soroka Street for the audience from all over the world. What kind of message did you prepare? So I can say we prepared something very beautiful. As always. And very pleasant for the ears. I can say it was very meaningful and very exciting for us to play for the festival, because actually it was the first time we met for the last few months after a lot of time that we didn't see each other. So it was the first time we all met. All the group, and we made the concert on a top of on the roof of a beautiful ancient building that is placed in a beautiful place in the mountain of the Galilee, actually like 5 minutes away from our home. It's fantastic, and thank you so much for that, because most of the artists who wants to send a message close themselves in there. Living room, in the bathroom. No, go outside. We are the free people. We are never afraid. Thank you so much. And Haverim, hopefully see you. See you soon. I wish you all the best, Kol Tov, and Litraot in Krakow. Co idę? Więc moi drodzy, to była rozmowa z członkami zespołu The One Sass, znakomitego zespołu z Galilei, którzy po raz trzeci występują na naszym Festiwalu Kultury Żydowskiej, niosąc ze sobą
płomień miłości, płomień wzajemnego szacunku i zrozumienia. Posłuchajmy ich zatem, proszę, i popatrzmy razem z nimi na ten przepiękny pejzaż Galilei, który otacza ich na co dzień. Drodzy moi, a zatem kolejny z naszych gości, uczestników tego wielkiego wirtualnego koncertu 30. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie, prologu, doskonale wam znany z wielu wcieleń i formacji, ale przede wszystkim z formacji Painted Bird, słynny Daniel Kahn. I mam teraz wielką przyjemność porozmawiać z nim przez chwilę, a potem posłuchamy niezwykłej pieśni, specjalnie przygotowanej właśnie dla nas. Shalom aleichem, Reb Kahn. Aleichem shalom, Reb Janosch. How are you? It's good to see you. Was machst du jetzt?
Yeah, nish kosher. You know, a big zint. A big zint for all of us. How are you? Everything is fine? Everything by us is wonderful. You know, we've had this unexpected time at home. We have a baby now. I heard Mazel Tov. Fantastic. Shane Dank, yeah, Leibke, and he's 5 months old, and so it's been a real, it's been nice to have this time with him. So Daniel, it's like Midor Ledor, it's from generation to generation, and I just wanted to ask a very dispar question. Is it true that the Yiddish culture is dying? No. That's Navishkeit. Forget it. It's gonna outlive. It'll outlive all of us, whether we want it to or not. It wouldn't die if we tried. Alibi. So how could I call? They already tried. They only tried. Always tried for many, many years. By the way, so how should I call you? Should I call you the leader, foreman of proletarian of the Yiddish culture? No, I would have to have a real job if I was a proletarian. You know, if I'm a worker, I'm a song worker. I work in song. That's my product. I know that you prepared this song, Der Singer von Neut. Why? Yeah. Why? Well, this is a song that I didn't know. It's not a very well known song exactly. Of his, but I learned it some years ago, and I was to be recording something when I was in Krakow at his apartment. In a basement, actually. In a basement. In the basement, yeah, I yes. remember you. Yeah, and I decided to sing this song. It's here. It's in this book. Here he is, Mordechai Gebirtek. I have this book. Yeah, there's even a Polish translation of this song. I need to find it. I'll find it later. But this song, and I was told, I think by Uwe von Seltmann, who's done so much research about Gebirtek, that this was really his song, that he considered it the song that he wrote to himself, that it's his most personal song. In the song, he's speaking to a singer. Mm-hmm. And he says, oh, you poor singer, you fool, you're not doing it right. You're not quite ready. You crawl into rich people's courtyards looking for someone to listen to you sing. You think they're going to understand your song? You think they're going to care? You need to go to the real people. You need to go to the regular people, the people who are suffering, the people who are hungry, the people who are in poverty, the people who live in the filthy little you know, the Koiteke Stieblach. And they will understand. They will understand your song. Let's keep the flame of memory and let's fire the light of real life. Alevai. Stay well. Alevai. Sei gesund. Sei gesund, Daniel. Sei gesund. Drodzy moi, to była rozmowa z Danielem Kahnem, a teraz posłuchajmy proszę, jak Daniel Kahn śpiewa jedną z przepięknych pieśni Mordechaja Gebirtega, urodzonego w Krakowie i zamordowanego w Krakowie żydowskiego barda. Du Urmer Marischer Singer, bist noch in dein Fach nicht geniet. Du kriegst nur in gewirrische Häufen, ze hat dort ein Obklang dein Lied. Du kriegst nur in gewirrische Häufen, ze hat dort ein Obklang dein Lied. You poor little fool of a singer, you're going about it all wrong. Crawling to the courtyards of plenty, seeking an ear for your song. Crawling to the courtyards of plenty, seeking an ear for your song.
in the houses of wealth and of plenty. Your fortune will never be found. You may find a pitiful penny, but your singing will never resound. You may find a pitiful penny, but your singing will never resound. Die Reiche, die satte Magnaten, sie rührt nicht dein treurig Gemüt. Von sei dort bekommst du kein Groschen, zu sei dort der Greich nicht ein Lied. Von sei dort bekommst du kein Groschen, zu sei dort der Greich nicht dein Lied. Du willst auf dein Singen mehr winnen und Geld euch verdienen dabei. Geh such sei in Orme Heifler, geh sing dein Liedlach vor sei, geh such sie in Ohren Heiflach, geh sing dein Liedlach vor sei. You long for a living in music, in greatness and glory and more. We'll sing for the ones who can use it, the lonely and poor. Sing for the ones who could use it, the lonely, the lowly and poor. Yes, sing of their sorrows and troubles, sing of their hunger and need, of their shanties and tenement hovels, afflicted by sickness and greed, of their shanties and tenement hovels, afflicted by sickness and greed. Your zingzee, the sliddle from Elend, the streurige liddle from Neid, from finstere keutige Stäblech, wo es hohe der Malach von Deut, von finstere keutige Stäblech, wo es hohe der Malach von Deut. Von blasse, verkrippelte Kinder, von trockene Brüsten genährt, wo sie welten, noch heider sei blühen, noch heider der Teut sei verzeiert, wo sie welten, noch heider sei blühen, noch heider der Teut sei verzeiert, of innocent fugitive children, torn from their own mother's breast, shackled and thrown into prison, on the border between life and death, shackled and thrown into prison, on the border between life and death. Treurige Liedlach, sie sind in geschaffen für sie. Dein Liedlach wird dort begleiten, a hilchiger Jomer geschrei. Dein Liedlach wird dort begleiten, a hilchiger Jomer geschrei. Yes, sing for the weak and the weary, though they already know their own song. Your singing may save you from hearing their misery wailing long. Your singing may save you from hearing their misery wailing along.
Moi drodzy Państwo, kochani przyjaciele, za chwilkę rozpocznę rozmowę z naszym wspaniałym gościem, jednym z najwybitniejszych kantorów młodego pokolenia, który w 2014 roku pojawił się po raz pierwszy w Krakowie jako członek chóru, który towarzyszył kantorom. I od tamtej pory Izrael Nachman robi, Izrael Nachman Targeman robi zawrotną światową karierę. I oto spotykamy się po 6 latach, chociaż mieliśmy się spotkać tu w Krakowie w rzeczywistej przestrzeni. Spotykamy się w wirtualnej przestrzeni, porozmawiamy chwilę o sztuce kantoralnej, która jest fundamentalną częścią muzycznego świata Festiwalu Kultury Żydowskiej, a potem będzie niespodzianka. Zaśpiewa dla nas kantor Nachman. Being here in Krakow, what do you feel singing not only to the Krakow's audience, not only to the audience from all over the world, but do you have any you know, this connection with the people who lived here from the centuries? This is important. I will tell you something. A lot of friends of mine and people ask me why on the Pentos wall they didn't have new pieces. Why we use only the pieces before the Holocaust. Uh-huh. Because you cannot find a lot of new pieces because we use only the pieces from before the Holocaust. So I think it's give us a little bit answer. Because in this time, so emotion, so with the soul, all the people on this time, I remember in 2014 when I come to Krakow and they told me that the synagogue that we make this concert used to be something for the holes in the Holocaust, and this is the reason why it survived. You can feel everything inside. I remember me to I asked my friend if you feel something that you can imagine only 8 years before, yeah, a big community, yeah, all the people coming from for Shabbos and on the week and to celebrate and everything. So of course, when you are coming, you feel everything. It cannot be someone that he can tell you that it's not connection. So I just want to ask you right now, what did you prepare for us? What kind of piece, which piece did you prefer for us for the special concert celebrating the prologue of the 30th edition of the Jewish Culture Festival? This is what I will say from the to take the past and the future to be on this place. I think you hear a lot of the Shehecheyanu, the piece of Shehecheyanu. We need to celebrate the 30 years from this concert, from this festival. Right. So I think Shehecheyanu, it's something very, very good. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, and hopefully see you soon in Krakow, and wish you all the best. Stay well, healthy, and stay wealthy, and be happy, whatever. Amen. And you too. Chazak ve'ematz. Chazak ve'ematz. Stay well. Toda rabba. Thank you, Janusz. Thank you. Więc moi drodzy, to był nasz cudowny kantor Nachman, kantor Izrael Nachman Derzhjan. Z całą pewnością wystąpi w Krakowie na żywo, a w tej chwili, po tym co zaśpiewał dla was, raz jeszcze ze swoimi przyjaciółmi prosto z najpiękniejszego, jednego z najpiękniejszych miast w Izraelu, miasteczka Cfat, słynącego z tego, że kiedyś zasiedlali go wielcy kabaliści, a także słynącego z tego, że wyrabiane są tam po dziś dzień najpiękniejsze świece na świecie, a także słynącego z tego, że mieszka tam na co dzień kantor Nachman, który śpiewa teraz dla was. Go to make now a special clip for Krakow. Yes, come on. Amala mala marabi elazar, amarabi chanina Tzfat, the mountains of Tzfat. Oh.
This is a special demo for Krakow. See you next year, Bezat Hashem. Moi drodzy, kolejny z naszych gości. Właściwie trudno powiedzieć gości, ponieważ w cudzysłowie gości na festiwalowej scenie Festiwalu Kultury Żydowskiej od 28 lat. A zatem to on jest jednym z najważniejszych filarów tego festiwalu, to on jest jednym z najważniejszych twórców tego festiwalu i to on przyjeżdżał i przyjeżdża do nas prawie co roku od 1992 we wszystkich możliwych odsłonach. Rozpoczynał swoją karierę festiwalową od występu z zespołem Klezmarix, wielokrotnie wracał z zespołem Klezmarix, ale po drodze, oh my god, niezliczoną ilość projektów przywoził. Jednym słowem, wiecie, że już będę rozmawiał z legendą Festiwalu Kultury Żydowskiej, z legendą muzyki klezmerskiej i muzyki żydowskiej na świecie, czyli z Frankiem Londonem. There is a lot of other stages and festivals around the world where you perform, of course, but I always have a feeling that being with you in Krakow, we are celebrating some kind of eternal moment of the developing of a Jewish culture. That the Jewish culture returned to this place where it was born many, many centuries ago. I don't know, I just want to ask you about your reflections. Every time I get to perform Yiddish music there, I feel so much, as you say, connected to the entire history of this culture, language, and music. And that cannot change. So that's one deep thing. The second thing is about the
energy of the people who are there. Mm. And this is something that has been nurtured. I feel like the festival is like a garden. It's a garden, and thank God it's got lovely gardeners who know how to plant things and water them and fertilize them and feed them. It's a garden, and those of us who go to perform are equally nurtured, as is the audience, and that interaction and the respect and the high level of, you know, these videos of tens of thousands of people dancing in the street, you would think you could only see that in some movie by George Lucas or something like that. And but this is really true. This is happens. What did you prepare? I ask you, and actually you found this idea that you will go with this amazing, eminent Jewish musicians on the roof, and it will be the concert from the rooftop. So just tell us more about this huge fire which you are going to just, you know, put on the roof in Manhattan. Is a taste of the New York Yiddish culture that we love to represent so much. This time from New York, you should be able to see the skyline in the background. And we have, I brought together the Klezmer Brass All-Stars, which is a group of musicians many of whom have played at Krakow many times. I have invited many singers, all of whom are willing to come out. So it's going to be one concert where we give all our passion and energy and frustration. Of course. Frustration at not being in Krakow, frustration at being locked in our apartments in New York. So, moi kochani, teraz czas na ten niezwykły koncert, na ten koncert, który będzie ogniem naszych serc, ogniem naszych umysłów. Znakomici muzycy klezmerscy, neoklezmerscy, żydowscy, którzy spotykają się na dachu domu Franka Londona, który mieści się na East Village na Manhattanie. Zagrają specjalnie dla was, specjalnie dla nas, dla 30. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Ten oto niezapomniany, płomienny koncert. Witajcie, kochani. Jak się macie? Welcome to the city of Manhattan with Frank London and the Klezmer Brass All-Stars. Shalom Aleichem, we're thrilled to be with you. Eins, zwei, drei, vier! We'll be right back.
Moi drodzy, czas na kolejne spotkanie. Od wielu, wielu lat na tak zwanej scenie żydowskiej w Polsce bardzo się wiele zmienia. Pytanie oczywiście, jak się zmienia, w jakim kierunku się zmienia. Ja jednak za chwilę będę miał wielką przyjemność porozmawiać z człowiekiem, który wpłynął w sposób nieodwracalny na tę prawdziwą, wartościową, autentyczną scenę żydowską. I którego się lat pozostanie już tutaj w przestrzeni polskiej, w przestrzeni światowej na zawsze. A zatem mam wielką przyjemność zaprosić was na rozmowę z jednym z najwybitniejszych, najbardziej oryginalnych twórców owej, jak to nazwałem, sceny żydowskiej, ale nie tylko żydowskiej przecież, z Rafaelem Rogińskim, gitarzystą i kompozytorem, który znany jest wam doskonale z występów podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej i występów wszędzie indziej, w takich formacjach jak Zukunft albo jak Alte Sachen i z wieloma innymi formacjami. No i zobaczymy, co przygotowali dla nas w tym roku. Rafael, jak się masz? Zacząłeś się interesować muzyką nie dlatego, że jesteś Żydem, nie dlatego, tylko dlatego, że muzyka cię pochłonęła. I co się stało? Który to był moment, ten magiczny moment, kiedy powiedziałeś hold a second. To, co w tej chwili wiem na temat muzyki, jak poprzez muzykę jestem w stanie wyrazić samego siebie, powinno znaleźć nową formułę, nowy temat. I to będzie temat żydowski. Co sprawiło? Ja sobie uświadomiłem, że jakby cały czas jest ta historia, że po prostu ja jestem dzisiaj, ale to nie jest tak, że wojna przekreśliła to, bo ja nie mogę, nie może mi odmawiać jakby prawa życia, prawda? No bo i w ogóle no kogoś, kto sięga po tą muzykę, musi też, wydaje mi się, wiedzieć, że jest teraz i po prostu no są oczywiście fajne rzeczy i ja uważam, że jak najbardziej potrzebne. Czasem nawet mam ochotę robić coś takiego, że jakby gramy jeden do jeden, tak jak się kiedyś grało. Mm. Ale ja byłem w innym środowisku, mieliśmy inne potrzeby, mieliśmy dużo wpływu bardzo różnej muzyki. Ja miałem przede wszystkim no, bluesa, czy psychodelicznej muzyki lat 60. Z tego wyrósł właśnie Alte Sachen. I my grając zobaczyliśmy, że po prostu musimy żyć teraz. I jakby po pierwsze pisać swoje utwory, ale też i grać te utwory z przeszłości, jakby teraz je odczytując w tym czasie, bo przecież to była wojna, ona mogła się nie wydarzyć i ludzie by prawdopodobnie tak grali tą muzykę, żeby tu miksowali. Ta muzyka jest nie tylko pamiętana, ale ta muzyka żyje na nowo. Żyje swoim własnym, przez ciebie przefiltrowanym życiem. I to jest szalenie, szalenie ważne, bo absolutnie masz rację. Ogień zagłady, tak. Ale to, co się stało przez 6 lat, nie może przyćmić po jednej stronie tysiąca lat historii żydowskiej i tego nowego rozdziału, który ty osobiście też w sposób niezwykły piszesz. I za to ci bardzo dziękuję. Dziękuję ci też serdecznie, tobie i twoim przyjaciołom ze Szofaru, że przyjęliście zaproszenie do tego naszego trochę dziwnego, wirtualnego koncertu. I na koniec pragnę cię zapytać, co zagracie w takim razie na tym wirtualnym koncercie jako Szofar? Tak, teraz właśnie jesteśmy, jak się zaczęła pandemia, to nagrywaliśmy płytę i ją skończyliśmy w czasie, kiedy była plotka, że zamykają Warszawę i Mikołaj Trzaska się nie mógł wydostać, znaczy takie było podejrzenie, że do Gdańska nie wyjedzie tam, gdzie mieszka. I nagrywaliśmy ją dokładnie w tym momencie, więc to jest też niesamowity czas, nie wiedzieliśmy w ogóle na czym stoimy. Plagi egipskie się pojawiły, więc po prostu musieliśmy nagrywać szybko. Program całej tej płyty to znowu wróciliśmy już tak bardzo głęboko, weszliśmy w hasyckie niguny znowu. Tym razem większość z nich jest z Bobowej, więc po prostu rzut kamieniem. Ten utwór zagram. Dokładnie. Cudownie, cudownie. Także bardzo. Utwór będzie stamtąd. Państwa natomiast bardzo serdecznie zapraszam na ten niezwykły koncert. To będzie jeden utwór, co prawda, ale jednocześnie stanowiący zapowiedź tego, co oby w jak najbliższym czasie nas spotkało, kiedy Rafael przyjedzie ze swoimi przyjaciółmi i z Szofarem i zagra dla państwa pozostałe niguny. Rafael, dziękuję bardzo, a państwa zapraszam na ten niezwykły koncert. Dzięki. Thank you.
Thank you.
Moi drodzy, kolejny z naszych gości to jeden z najwybitniejszych muzyków, nie tylko na scenie żydowskiej światowej, ale po prostu na światowej scenie muzycznej. Mam wielką przyjemność znać Jarosława Bestera, Jarka Bestera od 1997 roku, jeżeli dobrze pamiętam. A zatem prawie od momentu, w którym on się urodził. I śledzę jego rozwój, jego kariery. Jest to po prostu fascynująca historia. Jarek Bester, który jest założycielem znanego wam wszystkim zespołu Krakow Klezmer Band, potem przemianowanego na zespół Bester Quartet, wielokrotnie, nie umiałbym chyba zliczyć jak często, ale wielokrotnie występował na festiwalu, zawsze rozpoczynając swój koncert jakąś nową premierą. Jest to niezwykle płodny muzyk, współpracujący z muzykami z całego świata, z najwybitniejszymi muzykami z całego świata, no i występujący oczywiście na scenach całego świata. Jednak dla nas najważniejsze jest to, że tak jak do tej pory występował, tak i tym razem wystąpi, bo przyjął nasze zaproszenie, na tym naszym wirtualnym, ale jakże realnym jednocześnie koncercie prologu 30. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Przez długie, długie lata komponowałeś swoje własne oryginalne, swoją własną oryginalną muzykę. Graliście wyłącznie twoje kompozycje. I potem nastąpił moment, w którym zdecydowałeś wrócić do innego źródła. Zwrócić się do tradycji, która jakże głęboko tkwi tu, w ziemi krakowskiej, na Kazimierzu. Jedna z twoich najciekawszych płyt to jest płyta, którą nagrałeś w oparciu, czy zainspirowany muzyką Mordechaja Gibirtiga. W jego muzyce, po pierwsze, jest prawda. Nie tylko w muzyce, ale i w słowach. Ja powróciłem do Mordechaja Gibirtiga, ponieważ chciałem jakby na nowo opowiedzieć o tamtym czasie, o jego czasie, wtedy, kiedy on żył właśnie, kiedy ci ludzie żyli, wtedy żyli w tej innej zupełnie rzeczywistości niż ta, która nas się otacza. I było to niezwykle trudne i bardzo duże wyzwanie, bo z jednej strony można było to zrobić w sposób taki, jak wiele osób to robiło w tym czasie, czyli zaśpiewać to jeszcze raz, troszeczkę inaczej zinstrumentować, może dodać parę improwizacji, no i byłoby pewnie też dobrze. Natomiast tutaj było zadanie o wiele trudniejsze dla mnie, bo ja chciałem to zrobić bez słów. To była moja taka nieśmiała próba, która została odebrana przez różne osoby w różny sposób. Niektórzy bardzo byli zachwyceni tym projektem, no i byli oczywiście i tacy, którzy nie do końca, być może z powodu właśnie takich, jak to wielu podkreślało, brakowało im tego słownego, wyśpiewanego elementu. Cały świat, podobnie jak Gibirtiga, śpiewa Bajgelmana, a czasami nie zdaje sobie w ogóle sprawy, kim był Bajgelman i co w tej muzyce jest. Tym razem to już nie tylko instrumentalna interpretacja muzyki Bajgelmana, ale także zaprosiłeś do współpracy troje wybitnych, naprawdę wybitnych pieśniarzy, śpiewaków. I co z kolei Bajgelman ma w sobie takiego, że Jarek Bester wrócił do pieśni Getta w Łodzi? W pieśniach, które powstały w Getcie, można było zauważyć jedną bardzo ważną rzecz. To nie były tylko pieśni smutne. Była to bardzo często satyra na tamten czas, na obśmianie się właśnie z tych wszystkich kretynizmów, które powstały, tych rzeczy. Były to też hymny, które miały zagrzewać do walki Żydów, którzy byli w tych gettach właśnie. Ale była to też oczywiście muzyka, która opowiadała o dramatyzmie tamtych czasów. Chciałem ją na nowo pokazać, chciałem pokazać tego autora. Zebrałem tylko i wyłącznie 10 jego kompozycji, z czego 9. Są to formy wokalno-instrumentalne, a jedna kompozycja to jest tango, bardzo króciutkie, która nosi wymowną nazwę Droga Szczęścia. No to słuchaj, po tym co powiedziałeś, nie pozostaje nam nic innego, jak wszystkich państwa zaprosić w tej chwili na ten, niestety jeden, ale stanowiący zapowiedź całego koncertu, utwór, który został skomponowany przez Bajgelmana, ale też zreinterpretowany przez Jarka Bestera i jego znakomitych muzyków. Jareczku, ja bardzo ci, kochany, dziękuję za to spotkanie i dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszego wirtualnego, ale jakże realnego jednocześnie koncertu.
Natomiast Państwa w tej chwili bardzo serdecznie zapraszam na ten niezwykły, naprawdę bardzo piękny utwór. Prosimy bardzo. To grzech, tak
tak jak ty srebrzysty mieć śmiech. Wierzaj mi, że to właśnie największy jest Moi drodzy, kolejny z naszych wspaniałych wykonawców, artystów i gości na wirtualnej scenie prologu 30. Festiwalu Kultury Żydowskiej, Ori Alboher. Znacie go wszyscy, którzy uczestniczyliście w wielu ostatnich festiwalach. Ori wielokrotnie występował także na scenie Hederu, ale i w innych miejscach festiwalowych. Co sprawiło, że kiedy pytaliśmy o to, kto powinien dla was w tym roku zaśpiewać, większość z was jednogłośnie powiedziała Ori. W związku z tym, oto Ori. Ori, let me ask you, when you came to us first time and you appeared the first time in Krakow, in the shadow of Auschwitz-Birkenau, in this, you know, former but still very, very dynamic Jewish place called Kazimierz, what did you think? What did you expect that time? The first time was 5 years ago. I remember that I felt this really weird connection that I never felt in my life in a place that I arrived to. Because I've been performing in some places in Europe, also in Israel before that. And when I came to Krakow, it was... It's very hard for me to describe it in words because it was very spiritual. I felt something, like I felt some really deep connection. And when I tell it to friends, they ask me, did you have family in Krakow or stuff like that? And I didn't. I didn't have family in Krakow. So it's not something that from my roots or something like that, but I really felt a very strong connection to that city. If you come to Krakow next time, so what would you like to bring with yourself? What kind of light? What are you working on? What is your new project right now? My new project is my new album, my new upcoming album that hopefully will be released soon. And it is called Wakefulness. And what I've experienced in the last couple of years, I guess, I can say it was wakefulness. I woke up after a long time of sleeping. Drodzy moi, to była niezwykła rozmowa z Orim, który w tej chwili tylko dla was zaśpiewa jedną ze swoich najnowszych pieśni z najnowszego albumu, który wkrótce, mam nadzieję, wszyscy będziemy mogli podziwiać tu w Krakowie. Bardzo proszę.
Moi drodzy, a teraz jestem bardzo wzruszony, ponieważ za chwilę będę rozmawiał z moimi serdecznymi przyjaciółmi, którzy tak naprawdę na Festiwalu Kultury Żydowskiej są niemalże od samego początku istnienia festiwalu, a na pewno niemalże od samego początku tego festiwalu jest obecny razem z nami Jeff Warshauer, a zaraz potem dołączyła do niego Debra Strauss, a zaraz potem ze względu na festiwal pobrali się i od wielu, wielu lat są małżeństwem i w ten oto sposób przyjeżdżają do Krakowa koncertować jako Warshauer and Strauss. Jeff Warshauer and Debra Strauss duo, or being the gentleman, I should say, Miss Debra Strauss and Jeff Warshauer duo. Więc i oczywiście, jak doskonale wiecie, prowadzą nieustannie fenomenalne, fantastyczne warsztaty muzyki klezmerskiej oraz śpiewu żydowskiego. Nie może istnieć Festiwal Kultury Żydowskiej bez Debry Strauss i bez Jeffa Warshauer. Rozmawiam z nimi. My very tricky question is, what kind of role the Jewish Culture Festival in Krakow plays in your intimate and family and artistic and personal life? I guess I came there first in 91. I'm sure. Neither of us can quite remember, but it's something like that. And then the chronology is just about right. And I remember walking through the streets of Kazimierz, which, as we all know, was a very, very different kind of place. Oh, yes. Then it was long before gentrification. Yes. And I remember saying, "It was so sweet of you," because I just met you, a year before. I don't know, in Weinsut. In Weinsut, absolutely. I introduced you. Yeah, and you said, and I said, the word we use is atavistic, I think. I had this feeling like, oh my gosh, like I sort of fit in here and this sound feels familiar. And you said, yeah, absolutely. And you feel familiar to me in the place. And that was just the sweetest thing you could possibly say. So that, you and the festival were my introduction to Krakow and Kazimierz and a whole world of Jewish culture through the lens of the incredible, amazing Jewish Culture Festival Krakow. So yes, indeed, a great matchmaker story. And then I don't know when she'll get to it, but I'll let Debra tell the truly romantic part of Krakow and the festival in our life. But you should say whatever you want. We did know each other. Of course. But we decided to get married when we were in Krakow, and we walked together by the river. By the Wisła, the romantic Wisła. And up. Like a Yiddish folk song. And up and down. And by the end of the walk, I think it was a Shabbos afternoon, Of course, it's a perfect time. Shabbos afternoon is always perfect time. People who are engaged each other in the Shabbos afternoon, they live forever. God willing. And so you were among the very, very first people to know that we were going to be married. I remember. And we've been together both with the festival and with each other since that time. And that really, it was more than just happenstance that it was in Krakow that we decided. It was because of the spirit of being there and the feeling of friendship and the feeling of connection and something that felt just right between us, right, because of our love for the place and because of our love for what we were doing with everyone around us. Moi drodzy, to była Debra Strauss, Black Pearl, i Jeff Warshauer, jej cudowny mąż, znany wam wszystkim duet fantastycznych muzyków i znakomitych nauczycieli prawdziwej żydowskiej muzyki, pieśni, która de facto stała się na festiwalu polsko-żydowską muzyką i pieśnią. Zapraszamy teraz na ich koncert. V'taher libeinu, v'taher libeinu.
Mam wielką przyjemność rozmawiać w tej chwili z jednym z członków zespołu Moldova. No tak, to jest właśnie ten zespół, o którym w tej chwili myślicie. Z Tomaszem Jureckim, który już wielokrotnie występował na scenach Festiwalu Kultury Żydowskiej i od wielu, wielu lat jest postacią, która
czynnie na różnych obszarach, także tych wizualnych, wspomaga i de facto kształtuje Festiwal Kultury Żydowskiej. Tomciu, bardzo mi miło witać Cię, widzieć Cię. Ja może oczywiście zawsze nadinterpretuję, ale wyobrażam sobie, że nagle pojawia się taki band na Festiwalu Kultury Żydowskiej, który nie jest w końcu aż tak znowu niczym nowym, ponieważ my ciągle pokazujemy nowe oblicza kultury żydowskiej. To jest zrozumiałe. Ale zastanawiam się, czy kiedykolwiek ktoś z odbiorców zdał sobie sprawę, gdzie sięgacie, jak głęboko idzie wasza inspiracja. I czy kiedykolwiek w rozmowach nawet z ludźmi mówiliście o tym? Raczej ta kwestia inspiracji zawsze powraca ze względu na naszą nazwę, bo to, co gramy obecnie, jest bardzo, bardzo różne od tego, powiedzmy, na pozór, od tego, czym się obecnie zajmujemy, więc praktycznie za każdym razem, jeżeli dochodzi do jakiejkolwiek rozmowy, to pyta pytania, dlaczego Moldowa? No chciałem o to zapytać, właściwie chciałem od tego nawet zacząć, ja nigdy nie zadałem ci tego pytania. Dałem ci tyle muzyki, a ty uparcie nazwałeś was Moldowa. Dlaczego Tomek Moldowa? Dlatego, bo te wszystkie nagrania, które od ciebie dostałem, nawiązywały w jakiś sposób do tego takiego, do miejsca na mapie, aha, którym jest Rumunia, którym większość muzyki w tamtej żydowskiej jakoś nawiązywała, czyli do tych Syrb, Doń, Bułgarów. Absolutnie. Czy bierzemy na warsztat wczesną muzykę klezmerską, amerykańską, to zawsze w jakiś sposób albo nawiązywała wprost, czyli wiadomo, że była nieprzerwana tradycja i to wiadomo, że muzyka klezmerska to nie jest muzyka klezmerska, tylko dojny, Sirby i Bułgary. Jasne. Albo nawiązywała w jakiś sposób w taki sposób tęsknoty za krainą, którą się zna z opowieści, ale się nigdy nie było, ale gdzieś tam w duszy zawsze ta taka wymarzona kraina tego źródła jest właśnie tam. I jakoś w większości była to właśnie albo rumuńska Mołdowa, albo Mołdowa ta faktyczna Mołdawia, więc jakby stąd. Słuchaj, bardzo ci, Tomku, dziękuję. I nie mogę doczekać się koncertu, więc wybacz proszę, na tym skończymy. Teraz do Państwa zwracam się. Drodzy Państwo, razem z Wami siadam w pierwszym rzędzie. Niech to będzie jeden wielki, wirtualny pierwszy rząd, ale przed nami oczywiście masa jeszcze wolnego miejsca. I oto Mołdowa w swoim psychodeliczno-turecko-kurdyjsko, no, w gruncie rzeczy też polskim projekcie na prologu 30. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Dziękuję, Tomku, bardzo, a Państwa serdecznie zapraszam. We'll be right back.
Moi drodzy, a zatem nadszedł ten moment, w którym, tak jak rok temu, widzieliśmy się ze znakomitymi muzykami z Izraela, którzy przyjechali, było ich chyba 18, z zespołem, który nazywa się Piyut Ensemble. Tak, Ken, yes. Ten Piyut Ensemble, który sprawił, że po dziś dzień muzyka, z jaką przyjechali do nas, rozbrzmiewa w naszych duszach, w naszych sercach, w naszych umysłach. I to było oczywiste, że myśląc o tym jubileuszowym koncercie prologu 30. Festiwalu Kultury Żydowskiej, no po prostu musieliśmy ich zaprosić. Tego festiwalu nie mogłoby być i tego koncertu nie mogłoby być bez nich. W związku z tym teraz mam wielką przyjemność porozmawiania z dwoma członkami tego zespołu, z Jairem Harelem oraz z Avi Cohenem i właśnie zaczynamy naszą rozmowę. You are sitting in the beautiful place. Look at this. Where, by the way, where are you right now? This is a national heritage site, which is the cabin, the wood cabin of the second president of Israel, Yitzhak Ben Zvi. Actually, here is where he got he accepted all his guests, official guests, right here, and this is where we recorded today and took the. First of all, I want to thank you from the bottom of my heart and our hearts, actually, that you agreed, that you accepted our invitation and that you agreed to sing and play for us. I think what's happening now, you know, with us is that we're now, after what I described, that's how our sound was created, I think we are feeling secured enough in that sound to explore, you know, other grounds. Mm-hmm. So each one of these three songs is basically exploring, you know, expanding the sound of the ensemble. We feel that we can now approach, you know, the second era, which we can go to many, many different directions because we have this, you know, we're rooted in our sound. So Eliyahu Dagmi, you know, brings the electric guitar inside. And we even wanted the tracks we're trying to explore, you know, gently, but to explore this conversation he's with having trouble to say beats, electronic beats. Electronic beats, you know, delicately. Better. So that's happening also. Oh, interesting. And okay. The sound is more like going into the sound like more folk or rock and roll, but still rooted in our sound. Yeah, so of course. Three different losing our center. And now I'll say a few words in Polish to the audience because they are waiting and they want to kill me because I'm talking and talking and talking. How can I not talk? Okay. So, drodzy moi, to było spotkanie z Jairem Harelem i z Avim Cohenem z Piyut Ensemble i oto przed wami zupełnie nowe pieśni, które zagrali specjalnie, nagrali specjalnie dla nas, na nasz koncert, wcale nie wirtualny, prologu 30. Festiwalu Kultury Żydowskiej. Piyut Ensemble. Shoshana, Shoshana.
Shanara. Moi drodzy, a za chwilę będę miał przyjemność, wielką przyjemność rozmawiać z jednym z najwybitniejszych kantorów, z jednym z najwybitniejszych chazanów, który był w Krakowie już wiele, wiele razy i który sprawił, że za każdym razem pragniecie, aby powracał. Jest nim Janki Lemer, tak, Janki Lemer, i właśnie z nim mam w tej chwili wielką przyjemność przeprowadzić tę rozmowę. What makes you to be so full of passion and I don't know what else, fever to cross these borders? You can sing in Polish, you can sing the Yiddish song, and you are doing it so beautifully. So tell me about this experience. Tell me about Janki Lemer, who can actually cover by his talent all Jewish world. That's a difficult question, but I think to get started, home for me is cantorial music. Nothing will give me the goosebumps more than cantorial music. There's some sort of yearning, some sort of prayer that just touches me every time with that. Still, that being said, you know, I'm always seeking and wanting a challenge, and that challenge of
hooking up with Frank London and Michael Winograd and these greats, you know, it is just gave me a whole new perspective on even the cantorial music. So of course we did the, you know, Yiddish klezmer and some other, you know, I reached out, branched out to some other genres, but the most important one was when they gave their flavor to the cantorial music. And when we worked something out together with the cantorial music, it made it more current and more palatable to younger people, maybe. No doubt. It's kind of a shliach, you know, bringing it to more people, you know, broader audiences. And I'm really very grateful that you decided to share it with us. Thank you so much, Yanky. Thank you so much. And again, I'm waiting for the moment. I can't wait. Believe me. You know. Nie mogę się doczekać. Something like that. It's exactly something. Exactly. Something like that. Not okay. Something like that. It's exactly. Nie mogę się doczekać. To była, moi drodzy, rozmowa z Yanky Lemerem, który nagrał w jednej z najpiękniejszych synagog w Borough Park na Brooklynie swój najnowszy, nie lubię tego słowa, ale powiem, projekt ze znakomitymi muzykami współczesnymi, klezmerskimi, neoklezmerskimi muzykami, wśród nich z Frankiem Londonem, z Mike'em Winogradem. I będzie to połączenie właśnie sztuki kantoralnej z sztuką muzyki klezmerskiej i jidysz. Posłuchajmy, jak śpiewa Yanky Lemer, który swoją pieśnią próbuje rozproszyć mrok i odegnać wszelkie zło. Yanky Lemer. Hare Tore Rachmeim
Rabbi Shimon Gila Ora, Rabbi Meir.